Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy opuszczone osiedle pod Warszawą, które niestety jest związane z historią rodzin, które straciły szansę na własne domy, ale o tym opowiemy za chwilę, bo jest tu strasznie ślisko, a zatrzasnął nam się balkon. Zaczynajmy, tylko najpierw stąd wyjdźmy. To ja prąd słyszę. Coś to, jest... to nie prąd, tylko... A, to jest plac budowy obok. No obok jest plac budowy, tylko że ja to słyszę z tamtej strony. No bo echo chyba idzie, bo ja słyszę to z tej. Tak? No, ale no właśnie, życie nie znosi próżni, bo mimo że ten teren należy de facto do syndyka, czyli do tej masy upadłościowej, to obok, centralnie obok, 5 metrów obok jest plac budowy. No i dostaliśmy nawet zgodę na to, że możemy tutaj chodzić od jednego z panów. No dobra, to ja idę tam na koniec, no i spotkamy się gdzieś na środku. Mam nadzieję, że zrobimy coś. A, i wrzucaj, jak raczej wrzucaj. Nagrywaj filmiki na Instastory. Pomimo, że te budynki w większości były już ukończone, z tego co słyszeliśmy nawet, bo właśnie ten gaz, te instalacje już podłączone, no tam przez okno może się ten plac budowy przebijać. To też możemy zobaczyć, że mniej więcej układ pomieszczeń był identyczny, tak jak piętro wyżej. Czyli po prostu planowo robili, deweloper robił schematycznie, budynek po budynku, mieszkanie po mieszkaniu, według jednego planu. Ale jak to się stało, że upadł deweloper, nikt tutaj nie wszedł, nikt tego nie dokończył? No i czemu te wszystkie osiedla są opuszczone? Przenieśmy się do roku 2015. Jeden z podwarszawskich deweloperów zaczyna tracić płynność finansową, co ma związek z upadłością jednego z podwarszawskich banków. Niestety upadłość dewelopera przekłada się na złą sytuację dla wielu rodzin, nie tylko w Warszawie, a również pod Częstochową, w wielu częściach Polski. W tym konkretnym wypadku te osiedle właśnie zostało praktycznie wybudowane. Już są końcowe etapy budowy. Zostaje de facto do wykończenia droga, do jakieś ostatnie roboty w mieszkaniach i mieszkańcy powinni otrzymać swoje mieszkania, za które de facto już zapłacili, bo nie pamiętam ile, ale zdecydowana większość mieszkańców zapłaciła pieniądze z góry. No tak, ale deweloper stał się niewypłacalny, wyszedł z budowy i niestety zaczyna się problem. Teraz pokażę wam swoją facjatę i również pokażę wam, jak ciężko się tutaj poruszać, ponieważ mimo to, że osiedle w miarę nowe i opuszczone, to zobaczcie, ile tutaj jest krzaczorów, trochę jak w strefie, do której zresztą pojedziemy już w następnym roku, jeśli sytuacja polityczna pozwoli. Tutaj jest w ogóle... A, to jest inne osiedle. Patrzcie. Jest otworzona bramka. Przejdę. Jakby teraz jestem na drugim osiedlu. A pomiędzy nimi zrobili chyba zasieki. Szczerka wystaje. Ja włączam kamerę. Znaczy włączam kamerę, włączam aparat. Ciekawe, co się znajduje na tym drzwiami. Ale nieważne. Chodźcie ze mną na górę. Jak to w Polsce, że różne instytucje nie mogły się dogadać, bo różne instytucje miały inne interesy. Wszyscy walczyli o swoje pieniądze, zapominając o tym, co jest najważniejsze, czyli o dobrze mieszkańców, którzy de facto stracili w większości majątki swojego życia. Według opinii Sądu Upadłościowego te zobowiązania mieszkańców zamieniły się w problemy finansowe. Dopóki syndyk nie spłaci wszystkich zobowiązań wobec tych instytucji, to mieszkańcy nie otrzymają pieniędzy, a jak wiadomo, no, odzyskać 10, 20, 30% z takich mieszkań to by było maks. No, nie lubię takich zgrzytów. Tym bardziej jak mam spaść z tego. Czyli nie planuję. Jaki strych? To nie mieli piwnic, ale mieli strych. O, i się włączyło. To w ogóle stoi na dwóch palcach. Płyta OSB. Dobra. Wszedłem po czymś takim przed chwilą. Tutaj raczej ludzie się nie zapędzali, nawet ci, którzy wyrywali kable. No bo tutaj jeszcze nie było kabli. Więc można powiedzieć, że miejsce tak jak pozostawili to robotnicy, tak zostało. Patrzcie się, nowe okna. Można to otworzyć. Oczywiście zamknę, żeby nie wpadała tutaj woda na zimę i żeby
w dalszym ciągu mogło tu stać. A może jest na tyle dobrym stanie, że doczeka się wprowadzenia chociaż jakichś rodzin, co by mnie na pewno uszczęśliwiło, gdyby ktoś wygrał tą nieuczciwą wojnę. Zastanawiam się, gdzie poszedł Konrad. I to jest kolejne opuszczone osiedle, które nagrywamy, które jest strasznie zarośnięte. Zresztą na jednym z nich sobie popsułem kolano pod Krakowem. Jest strasznie zarośnięte i też jest problem drogi dojazdowej. Co prawda w tamtym wypadku tam nie do końca wszystko było jasne i tam można tu powiedzieć, że był delikatny przekręt. Tak w tym wypadku nie wiem do końca, no właśnie przekręt, tutaj też się interesowała prokuratura tym deweloperem, ale jakby nie patrzeć, ten deweloper postawił wiele osiedli w Warszawie i nie tylko, w całej Polsce. Ale zobaczmy, jaki jest jeszcze widok z góry. Ale zobaczcie, już zaczynają się akty wandalizmu. Wiadomo, no niestety w Polsce jest tak, że jeżeli, zresztą nie tylko w Polsce, już generalizuję, ale w wielu przypadkach, jeżeli coś jest niczyje, no to jest taka mentalność, że to można zniszczyć. Już zaczynają się właśnie demolowanie szyb i zaczyna się, no nawet wyrywanie kabli. No to już jedna złodziejka, ale zobaczcie, praktycznie podłączone rury, instalacja już na samym końcu, a ja mam nadzieję, że to był po prostu schowek. Myślałem, że znajdę piwnicę. No, ludzie, którzy zostali poniekąd oszukani, którzy muszą walczyć z prawem, no w tym przypadku są na dość przegranej pozycji, no bo ciężko im będzie odzyskać te pieniądze. Ja na nich naprawdę liczę. Mam nadzieję, że im się uda wygrać tą batalię, ale na pewno nawet jak wygrają, to jest to rzecz, której nikomu nie życzę. Nawet swoim wrogom, bo naprawdę wtedy można się bardzo załamać. Kolejny budynek, jak widzicie, wszystko powyciągane, najważniejsze rzeczy. W tym przypadku balkon zamknięty, więc tutaj nie będę wychodził na zewnątrz, pójdę do następnego budynku i zobaczymy tam, jak to wygląda. A ja teraz z tego wyjdę. Tylko o tyle ciekawe, że właśnie było wyjście na strych. Kolejny dom i kolejna historia. Niestety wszystkie domy tutaj mają tą smutną historię, ponieważ stoją jako pustostany. Ich właściciele sądzili się przez długie lata, aby to odzyskać. Ostatecznie nadal w większości nie mają nic. Jest to własność syndyka, więc wiadomo, że w pierwszej kolejności będzie musiał oddać pieniądze bankom, więc ludzie jak zwykle pokrzywdzeni. Takie polskie prawo, na szczęście już jest zmienione. No i co? Chodzimy, można powiedzieć, po zgliszczach ludzkich, jakby to powiedzieć, emocji. Oni tutaj, wiecie, nowy dom to jest jakby nowe życie. Początek czegoś, młode rodziny sprowadzają się do większych miast, dzieci, nowa praca. A w tym momencie to wszystko zostało zrujnowane. No i musieli sobie jakoś na nowo to wszystko ułożyć. Bardzo mi żal takich ludzi, no bo powiedzmy sobie szczerze, czy wy, czy ja, pewnie jesteśmy w podobnym wieku, no i też prędzej czy później albo już zaczęliśmy, albo już ułożyliśmy sobie, albo będziemy układać sobie jakoś życie właśnie niekoniecznie na wianuszku rodziców, a właśnie w nowym miejscu, jakim miał być taki dom. No smutne, ale chodźcie dalej, zobaczymy, może coś na górze się znajdzie ciekawego. Prawie mi buta ściągnęło, teraz będę musiał zawiązać. Kolejne przejście i znowu wejście na strych jest. Czyli te pierwsze domki po prostu są w gorszym stanie, bo najłatwiej się do nich dostać, wiadomo. A chciałbym wam pokazać widok z balkonu. Nie wiem, może się uda otworzyć. Niestety one są dosyć szczelnie zamknięte tutaj dalej. Chyba będę musiał pójść na sam początek. Nie będę wam opowiadał o jakichś technicznych szczegółach, gdzie są zamontowane rury z gazem, elektryka, tego typu rzeczy, bo mało się na tym znam, ale za to się dowiedzieliśmy, jak miał wyglądać strych, o którym gadaliśmy wcześniej, czyli właśnie tak jak Konrad wspominał, rozkładana drabina i dzięki temu można wyjść na górę, więc mamy okazję zobaczyć, jak wygląda strych. Pamiętam, że Kuba kiedyś wspominał, żeby po takich dyktach nie chodzić. Szczególnie, że są... Dobra, nic mi nie będzie. Chyba. Dobra, jest to pilnie. No i zobaczcie.
nie wiem, czy to miał być strych, czy następne mieszkanie, chociaż mieszkanie z takim wejściem było bez sensu. Nie wyobrażam sobie z 3-letnim dzieckiem chodzić po takiej drabinie, więc mieszkańcy na wyższym piętrze mieli mieć dostęp do tych okiennic i nawet to nie jest strych, to spokojnie może drugie piętro z tego wybudować, swobodnie drugie mieszkanie, ale to może się okaże, że ci, co mieszkali na parterze, mają piwnicę. A teraz zobaczmy, jaki był widok na całe osiedle. Trzeba z tego skorzystać. Jakbym tutaj mieszkał, był małolatem, to miałbym głupie pomysły i wychodził tutaj na ten dach sobie posiedzieć i popatrzeć na okolice, na sąsiadów. A teraz tego nie zrobię, bo jestem starszy. Wiem, że tu jest ślisko i prawdopodobnie bym spadł z tego drugiego piętra. Co nie byłoby przyjemne na pewno. Ale bardzo przyjemny widok z góry. Ciekawe, gdzie jest Konrad. O co chodzi w tym światełkiem z tunelu? Wiadomo, mieszkańcy walczyli o swoje pieniądze przede wszystkim, bo to ogromne pieniądze. Każdy, kto ma kredyt hipoteczny albo się stara o ten kredyt hipoteczny, zdaje sobie z tego sprawę. Zaangażowały się w to niektóre kancelarie prawne i tak dalej, które zaczęły interpretować to w ten sposób na korzyść mieszkańców. Zaczęli oczywiście walczyć się ten odzyskanie tych pieniędzy i wzięcie jako priorytet tych ludzi przed właśnie instytucjami państwowymi. I w sumie całkiem słusznie to argumentując, że to jest nie działanie na szkodę nam państwa i działanie w dobrej wierze. No generalnie wiadomo, jeżeli ktoś zakłada rodzinę, to raczej myśli o tym, żeby zabezpieczyć siebie, czyli wybudować swoje mieszkanie. No. Pod koniec 2017 te instytucje państwowe w końcu zgodziły się na bezobciążeniowe wydanie lokali. No i teraz pojawiło się to światełko w tunelu, nadzieja dla tych ludzi. Z tego, co widzieliśmy, część lokali jest zamieszkała. I teraz pytanie do was, drodzy widzowie, ponieważ tutaj historia w internecie, wszystkie artykuły i tak dalej się już skończyła i nie wiemy, jak de facto ta dalsza historia potoczyła się dalej, więc jeżeli wiecie coś więcej, to dajcie znać w komentarzu. A ja poszukam Konrada. No i chyba czas już wracać do Łukasza, ponieważ większość tych domów jest taka sama. A jeszcze musimy parę rzeczy obgadać. To można powiedzieć, jakie mamy spostrzeżenia. No jak dla mnie to jest całkowicie prawie kończone osiedle. Wiadomo, że już tutaj niedzielka została ze ścian wyciągnięta, ale sądzę, że jeszcze niewielkim kosztem dałoby się wprowadzić do tych domków, więc miejmy nadzieję, że w końcu historia będzie miała happy end. Trzymam kciuki naprawdę za tych ludzi. A my się zaraz widzimy, tylko że już w towarzystwie Łukasza. Chodźcie. No, Łukasz chyba schował swój telefon. Coś nie chce ze mną rozmawiać. Halo, panie Łukaszu. O? Poczta głosowa. Zostaw wiadomość po... I teraz pytanie. Dobra, to idź do niego. A jest tam. Jak mnie wyprzedził? Nie wiem. Chyba, że poszedł jakiś na skróty. No krzaki słyną z tego, że dezorientują ludzi. Kaźmisz, podejdź no do płota. Mimo, że nie oglądałem 15 lat, ale ostatnio oglądałem druga część, to było Nie ma mocnych, tak? No chyba tak. No to ostatnio oglądaliśmy. O, a trzecia jak się nazywa? Co do Ameryki lecą? Sami swoi, nie ma mocnych, no. Kochaj albo rzuć. Tak, zgadza się. Widzę, że Łukasz tutaj lubi klasyki, ale no, nie chce go nie lubić. Pewnie zastanawiacie się, czemu ostatnio z nami jest rzadziej Kuba. Czemu go jest mniej z nami, a jest go więcej w trochę, domu? Trochę. Jest gamerem, no mów to wprost, nie? Tak, i nawet sobie kupuje figurki z gier, co jest w ogóle już zboczeniem. Znaczy, Wieśka ma super figurkę. Kolejny zboczeniec. Wieśka, ty możecie go zlinczować. On nie lubi growego Wieśka. Lubię książkowego Wieśka. Ale ja też lubię. Prawilnego, Sapkowskiego, a nie też lubię. Jakieś gry. Też lubię. Tutorial cię Upiór ze studni cię pokonał. Bo był silny. Jakiś czas temu robiliśmy sobie mikołajki urbexowe. Konrad mi wylosował i kupił mi Cyberpunka na konsolę. Za co mu bardzo dziękuję, ale... No ale właśnie, kupił Cyberpunka w sieci handlowej, a mógł to zrobić szybciej i taniej. Czyli na platformie G2A. No jakbyście to mieli wytłumaczyć ludziom mniej niezorientowanym, albo na przykład waszym rodzicom. G2A to jest taki, powiedzmy to, nazwijmy to bazarek, na którym są promocje. Porównam je do naszych rodziców.
Bo jesteś boomerem, no. Nie ukrywajmy tego. To jest taki bazarek, ale tam nie tylko gry można kupić. Jeżeli wkręcicie się w jakąś grę, możecie kupić figurkę. Ja na przykład chciałbym mieć figurkę Wieśka, taką jaką ma Kuba, może wrzuci przebisktkę ze swoją figurką. Albo planszówki, jeżeli na przykład chcecie zrobić sobie prezent, albo rodzicom. I żyjecie nadal w tym wieku jak ja. Dokładnie. Także mega sprawa, polecamy. Zaczyna się powoli ściemniać, więc chodźmy jeszcze, zobaczmy jakieś domy. O tam. No. Smacznego. Idziemy dalej. W ogóle kolejny raz dobrze mówisz, a ja typowo jakbym się był tu po nocy, bo jestem. Ja ciągle myślałem, że ludzie tu wchodzą balkonem do domu. Nie wpadłem na to, że to jest ogródek, że to jest ogrodzone, bo każdy tutaj miał swój ogródek. Wejście jest z tamtej strony. Tak. Zresztą nawet możemy zobaczyć. Znowu zasłonę. Czekaj, tylko włączę światło. W sumie wejście jest tu. No, ty, przechodziłem przy tych drzwiach z 30 razy różnych. I nie skminiłeś? I nie rozkminiłem tego, że chodzimy po ogródku. No ale dobra, no tak to jest, jak się nie śpi bardzo długo. Ale wejście na piętro. Zobacz, wejście na piętro, bo on tej strony. Może i po drugiej też coś jest, no bo jak inaczej, co ludzie by przechodzili przez czyjś dom? Nie a gdzie jest schody, tam gdzieś? No po drugiej stronie nie... może tam, gdzie jest budowa, no a tam jak się nie zapuścimy. Nie? A to może tam wejście na to wyższe piętro było. Ale tam jest budowa, nie do wyjścia. Tutaj jest chyba ostatni blok, bo tamten to już jest zamieszkały blok. Tak, i tam zaczynaliśmy naszą przygodę z tym osiedlem. Dlatego chyba warto zrobić tutaj jakieś podsumowanko. Tak. Halo? Halo, jest tutaj ktoś? Co ty robisz? Halo? A, no chciałem się pożegnać z ludźmi. A czemu beze mnie? No bo ty zaczynałeś, to ja kończę. Ale zawsze kończymy razem. I zawsze zaczynamy razem. Dobra, do zobaczenia! A, to mi tak, bo ja chciałem powiedzieć. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym osiedlu. Brawo za czujność. Po opuszczonym osiedlu pod Warszawą. Do zobaczenia na następnej wyprawie. Zaraza.